tajemnicze zaginięcie generała Włodzimierza Zagórskiego w sierpniu 1927 roku zelektryzowało opinię publiczną. Prasa prześcigała się w spekulacjach na temat miejsca jego pobytu, ale los tego zdolnego i wszechstronnie wykształconego wojskowego, a równocześnie żarliwego wroga Józefa Piłsudskiego, pozostał niewyjaśniony. Przedwojenna kronika kryminalna. Zapraszam, Kamil Barnowski. Partnerem dzisiejszego odcinka są praliny Edle Tropfen in Nuss. To wyjątkowa propozycja dla miłośników doskonałych słodkości. Świetnej jakości praliny łączą w sobie delikatną czekoladę z dodatkiem prażonych orzechów laskowych oraz nadzienie w postaci Waszych ulubionych koktajli i drinków. Takie wyrafinowane połączenie smaków z pewnością przypadnie Wam do gustu. Praliny dostępne są w dwóch wariantach smakowych. Mi najbardziej przypadł do gustu zestaw Rum and Gin Club, a konkretnie smak Cuba Libre. Fani innych wyszukanych koktajli i połączeń smakowych również znajdą coś dla siebie. Każdy zestaw zawiera kilka rodzajów pralin z oryginalnym nadzieniem. Przygotowując się na zimowe spotkania ze znajomymi czy szukając eleganckiego prezentu, wypatrujcie w sklepach pralin Edle Tropfen in Nuss, produkowanych w Niemczech od ponad pół wieku. Zapewniam Was, że smak tych pralin oczaruje Wasze podniebienia. A teraz zapraszam Was do wysłuchania najnowszego odcinka. Z matki obcej, krew jego dawne bohatery, a imię jego 44. Księżna Anna Kozłow, córka rosyjskiego generała Kozłowa i dama dworu Romanowów, była przekonana, że ten słynny wers z Dziadów Adama Mickiewicza odnosi się do jej syna. Wyszła za mąż za polskiego szlachcica, byłego powstańca styczniowego i zesłańca na Sybir, który stamtąd zbiegł do Francji. Ten swoisty ponadnarodowy mezalians uczynił z niej polską patriotkę. W takim duchu wychowywała też synów. Włodzimierz, który zdaniem matki w przyszłości odegra wielką rolę w odzyskaniu niepodległości, miał trzech braci. Żadnemu z nich nie był jednak pisany szczęśliwy los. Najstarszy Jan, oficer kawalerii i pierwszy przewodnik Włodzimierza po sprawach wojskowych, zmarł jeszcze przed wojną. Według jednej z wersji w wypadku, według innej z powodu gruźlicy. Drugi z nich, Juliusz, kawalerzysta, oficer Legionów, zginął tragicznie w 1919 roku. W obydwu przypadkach śmierć otaczał nimb tajemnicy. Włodzimierz Zagórski urodził się we Francji 22 lipca 1882 roku. Za granicą ukończył studia prawnicze i handlowe. Sprawnie posługiwał się aż sześcioma językami, w tym francuskim i niemieckim. Swoje intelektualne atuty zamierzał jednak poświęcić wojsku. Służbę rozpoczął w armii austro-węgierskiej, gdzie szybko uzyskiwał kolejne awanse. Dzięki szkoleniom zdobył też doświadczenie wywiadowcze. Opisywano go jako człowieka ambitnego, zdolnego dowódcę i organizatora, któremu brakowało jednak pewnych umiejętności interpersonalnych. Nie miał tej siły przekonywania do siebie ludzi, jaką posiadał Józef Piłsudski. A to właśnie z przyszłym naczelnikiem zmuszony był podjąć bliską współpracę, co szybko doprowadziło do antagonizmów. Po wybuchu I wojny światowej Zagórski uzyskał zgodę na przeniesienie do Legionów Polskich, zostając szefem sztabu uformowanego w Krakowie Legionu Zachodniego. Podlegał bezpośrednio tylko dowódcy. Funkcję tę pełnił początkowo generał Rajmund Baczyński, zastąpiony w krótkim czasie przez generała Karola Trząskę-Durskiego. Obydwaj mieli już swoje lata i faktyczne kierownictwo oddziałów przypadło Zagórskiemu. Aż do grudnia 1914 roku, gdy rozpoczęto reorganizację Legionów, tworząc w ich miejsce kolejno pierwszą, drugą i trzecią brygadę, był on także zwierzchnikiem Piłsudskiego.
Możliwe, że właśnie wtedy pojawiły się między nimi pierwsze spięcia. Włodzimierz cieszył się uznaniem także w Naczelnym Komitecie Narodowym. Był to organ powstały w należącej do Austro-Węgier Galicji i będący odpowiednikiem legionów na gruncie politycznym. W raportach pisano o nim, że to dobry Polak, bardzo ambitny, nadzwyczaj inteligentny i zdolny. Podkreślano, że rozumie znaczenie legionów jako przyszłego wojska polskiego i nie ma ambicji politycznych, za to wojskowe niezmiernie. Zagórskiego niewątpliwie interesowało zwierzchnictwo nad legionami, ale te same cele miał Piłsudski. Jednak to Włodzimierz posiadał zarówno odpowiednie wykształcenie wojskowe i przejawiał znacznie bardziej pragmatyczne podejście do kwestii tych rodzimych jednostek. Zajmowały go takie sprawy jak organizacja, dyscyplina, właściwe zaopatrzenie. Piłsudski często na pierwszym planie stawiał ambicje osobiste, widząc w swojej osobie jedynego przywódcę polskich sił. Często też próbował realizować dalekosiężne, choć w danym momencie nierealne plany. Takie jak próba wywołania antyrosyjskiego powstania w Królestwie Polskim po wkroczeniu na jego terytorium wojsk państw centralnych wraz z legionami. Zagórski doceniał patriotyczne starania przyszłego marszałka, ale negatywnie oceniał jego umiejętności wojskowe, a niektóre pomysły określał wprost jako warcholskie szkodnictwo. Chociaż współdziałali, to Piłsudski skarżył się Austriakom za plecami na komendę legionów, szczególnie na Włodzimierza. Ten nie pozostawał mu dłużny. Gdy w 1915 roku Piłsudski złożył dymisję i opuścił legiony, Zagórski tak pisał do matki. Dziś tyle tylko powiem, że ogromnie się cieszę, że nareszcie Piłsudskiego wyrzucili z legionów. To wielkie szczęście. Warto zauważyć, że w swojej negatywnej opinii nie pozostawał odosobniony. Kiepskie zdanie o Piłsudskim i jego działaniach miały nawet osoby, które w późniejszym okresie należały do jego bliskich współpracowników. Pomimo niewątpliwych zasług w odzyskaniu niepodległości, nie należy zapominać o pewnych negatywnych cechach jego charakteru. Przede wszystkim chorobliwej ambicji, przez którą często stawiał indywidualne korzyści nad sprawę ogółu. Jednak i Zagórski niedługo potem stracił stanowisko szefa sztabu. Odwołał go generał Stanisław Puchalski, nowy komendant legionów. Włodzimierz dowodził jeszcze pułkiem piechoty, a następnie artylerii. Pomiędzy polskimi organizacjami a władzami państw centralnych zaczęły się pojawiać nieporozumienia. Przypieczętował je Traktat Brzeski, jaki na początku 1918 roku Niemcy i Austro-Węgry zawarły z nową rosyjską władzą bolszewicką. Zgodnie z porozumieniem pod niemieckim protektoratem utworzono państwo ukraińskie. W jego składzie znalazły się ziemie galicyjskie, ze Lwowem i innymi terytoriami postrzeganymi jako polskie. Doprowadziło to do buntu wielu polskich oddziałów, a nawet walk z jednostkami niemieckimi. Na stronę rosyjską przeszła m.in. brygada dowodzona przez Józefa Hallera, który następnie przedostał się do Francji. Zagórski próbował uczynić podobny krok z podległymi mu wojskami, ale dotarcie do linii frontu i jej przekroczenie w trudnych warunkach pogodowych i terenowych okazało się dla artylerii niewykonalne. Zmuszony został do kapitulacji, co wiązało się z procesem o zdradę stanu. Oskarżono go również o bunt, niedozwolony werbunek, kradzież skarbowej kasy, a także broni oraz koni i wiele pomniejszych przestępstw. W trakcie procesu wziął całą winę na siebie, dzięki czemu zwolniono większość żołnierzy pod jego rozkazami. Włodzimierzowi groziła kara śmierci. Pomógł mu generał Tadeusz Rozwadowski, który uniewinnienie uzyskał na audiencji u samego cesarza. Gdy wyszedł na wolność, wojna dobiegła końca. Od początku września 1918 roku Zagórski pracował w Komisji Wojskowej Rady Regencyjnej, gdzie zatrudnienie znalazł również jego brat. 7 października Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Królestwa Polskiego. Zaczęto czynić starania o sformowanie Wojska Polskiego. Rozwadowski miał nadzieję, że dowództwo nad nim obejmie generał Józef Dowbor-Muśnicki.
Za taką kandydaturą optował też Zagórski. 18 października awansowano Włodzimierza na podpułkownika. Został też zastępcą Rozwadowskiego, którego z kolei mianowano szefem sztabu Generalnego Wojsk Polskich. Wszystko miało się zmienić wraz z przyjazdem Piłsudskiego. 10 listopada powrócił do Warszawy z internowania w Magdeburgu. Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową. Rozwadowski i Zagórski stracili swoje stanowiska i w krótkim czasie opuścili szeregi armii. Istniejący konflikt i jego konsekwencje dostrzegało też otoczenie. Jak pisał publicysta Władysław Studnicki, jeszcze przed powrotem przyszłego naczelnika. Powołanie Piłsudskiego uniemożliwiłoby wstąpienie do naszej armii generała Rozwadowskiego. Tego najwybitniejszego polskiego fachowca, który zapatruje się na Piłsudskiego jako na nieudolnego dyletanta. Uniemożliwiłoby wstąpienie do naszej armii niepospolicie zdolnego organizatora, majora Zagórskiego, byłego szefa sztabu Legionów, przeciwnika Piłsudskiego, który może zaświadczyć, iż Piłsudski świadomie przyczyniał się do klęsk i niepowodzeń sąsiadujących z nim oddziałów Legionów, aby wykazać, iż niedowodzone przez niego nie mają wartości. Zagórski wystąpił o przeniesienie w stan spoczynku w grudniu 1918 roku, ale decyzja w tej sprawie była odwlekana. Wrócił zresztą do wojska na czas wojny polsko-bolszewickiej. W tym trudnym okresie walk o granice miały też miejsce niepokojące rozgrywki wewnętrzne. Znikały dowody wskazujące na wojenną współpracę wielu dygnitarzy, w tym Piłsudskiego, z niemieckim wywiadem. W 1920 roku nieznany sprawca zastrzelił pułkownika Ludwika Morawskiego, posiadającego podobno wiele niewygodnych dokumentów. Wiele wskazywało na to, że również śmierć Juliusza, brata Włodzimierza, nie była przypadkowa. Po zakończeniu wojny Zagórski ponownie opuścił wojsko. W tym okresie publikował artykuły w prasie fachowej, często bez skrępowania wytykając błędy dowództwa, również Piłsudskiego w konflikcie z bolszewikami. Pasjonował się motoryzacją, ale też zjawiskami nadprzyrodzonymi. W trakcie seansów spirytystycznych poznał m.in. późniejszego ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Co interesujące, po zabójstwie prezydenta Narutowicza Zagórski wysłał list do ówczesnego premiera Władysława Sikorskiego, wskazując, że najwłaściwszym człowiekiem do zażegnania trudnej sytuacji jest Józef Piłsudski. Marszałek odwdzięczył się, gdy Zagórski postanowił wrócić do wojska w 1923 roku. Wniosek trafił na biurko ministra spraw wojskowych Kazimierza Sosnkowskiego. Nie było tajemnicą, że od czasów Legionów był to jeden z najbliższych współpracowników Piłsudskiego. Doceniono kompetencje Włodzimierza, mianując go najpierw szefem Departamentu Przemysłu Wojskowego, a następnie Departamentu Żeglugi Powietrznej. W 1924 roku otrzymał również nominację na generała. Zagórski był jednak świadom, że wysoko postawieni ludzie bacznie go obserwują. Szczególnie, że najprawdopodobniej posiadał dowody, iż marszałek pobierał jeszcze przed wojną pieniądze od Austriaków. Pośrednio było to potwierdzeniem jego pracy szpiegowskiej dla jednego z zaborców. Był to bardzo niewygodny fakt w wolnej Polsce. Szczególnie dla kogoś, kto urastał do rangi symbolu walki o niepodległość. Piłsudski próbował to kontrolować. W biurze historycznym sztabu generalnego znalazł się jego zaufany człowiek, Kazimierz Świtalski, który szybko zaczął przeglądać dokumenty. Część z nich, najprawdopodobniej obciążająca Piłsudskiego, nigdy do biura historycznego nie wróciła. Tymczasem Zagórski dobrze sprawdzał się na czele lotnictwa. Jego zainteresowanie siłami powietrznymi sięgało czasów I wojny światowej, kiedy to starał się zorganizować oddział lotniczy przy Legionach Polskich. Przeszedł także kurs pilotażu.
Jego umiejętności organizacyjne doceniali przełożeni, zarówno Rozwadowski, jak i Sikorski. Nie idąc często na wygodne układy, zyskiwał też licznych wrogów. Szczególnie nie lubiono go w kręgach piłsudczykowskich. Wojciech Stpiczyński, redaktor naczelny Głosu Prawdy, próbował powiązać Zagórskiego z aferą Francopolu. Włodzimierz faktycznie był jednym z założycieli tej polsko-francuskiej spółki. Miała ona pośredniczyć w zakupie dla Wojska Polskiego francuskich samolotów i podjąć się budowy w Warszawie fabryki samolotów i silników. Nad Wisłę trafiło jednak dużo wadliwego sprzętu, a śmierć w trakcie testów poniosło kilkudziesięciu pilotów. Była to więc poważna sprawa. Nie istniały jednak żadne dowody na udział Włodzimierza w aferze. Stpiczyński zarzucił mu też denuncjację w 1916 roku oficerów legionowych. Zagórski miał ich oskarżyć przed dowództwem niemieckim o szpiegostwo na rzecz Rosji. W rzeczywistości podejrzewano ich wcześniej, a wpływ Włodzimierza był w tej sprawie marginalny. Dziennikarz kontynuował jednak nienawistną krucjatę. Zyskał też nieoczekiwanego sojusznika w postaci kapitana Adama Mrówki. Ten oficer, usunięty przez Zagórskiego z Departamentu Żeglugi Powietrznej, znalazł obrońcę w redaktorze Głosu Prawdy i gazetach lewicowych takich jak Robotnik. Wkrótce też rozpoczął poszukiwanie popleczników do walki z byłym przełożonym. Nieformalne spotkania odbywały się w jego mieszkaniu, a grupę ochrzczono Klubem Mrówczym. Ich głównym celem było doprowadzenie do dymisji Zagórskiego oraz zastąpienie władz w lotnictwie swoimi oddanymi ludźmi. Generał starał się temu przeciwdziałać. W pierwszej kolejności próbował pociągnąć Stpiczyńskiego do odpowiedzialności za kłamstwa. Wystąpienie na drogę sądową nie zakończyło się jednak sukcesem. Redaktor miał po swojej stronie wielu prominentnych piłsudczyków, którzy w sądzie chętnie zeznawali na jego korzyść. Stpiczyńskiego uniewinniono. Wyrok nie był jednak równoznaczny z faktem, że tezy dotyczące Zagórskiego były prawdziwe. Decyzja sądu opierała się na stwierdzeniu dobrych intencji oskarżonego. Dla wielu ludzi niechętnych Włodzimierzowi był to jednak doskonały pretekst do wrogich działań przeciwko niemu. Będący wówczas ministrem spraw wojskowych Lucjan Żeligowski usunął Zagórskiego ze stanowiska szefa Departamentu Żeglugi Powietrznej. O tej decyzji z pewnością wiedział Piłsudski, a może nawet to właśnie od niego wyszła ta inicjatywa. Było to działanie polityczne, ale dla kraju szkodliwe, bowiem Włodzimierz Zagórski sprawował się na stanowisku znakomicie i znacząco rozwinął polskie lotnictwo. Na potwierdzenie tego faktu warto wspomnieć, że w 1926 roku Rzeczpospolita miała więcej samolotów niż w 1939 roku. Swoją uwagę kierował także na rozbudowę lotnisk, infrastruktury oraz szkolenia. Myślał więc wszechstronnie. Tymczasem doszło do przewrotu. 12 maja 1926 roku Zagórski powrócił do służby i otrzymał dowództwo nad wszystkimi siłami lotniczymi. Przeciwko wojskom Piłsudczyków polecono mu prowadzić bombardowania. Generał argumentował jednak, że będzie to nieskuteczne i może doprowadzić do ofiar w ludności cywilnej. Ostatecznie doszło do bombardowania i ostrzału stanowisk rebeliantów z karabinów maszynowych. Śmierć oprócz żołnierzy poniosło też 12 cywilów. Trudno powiedzieć, jak dalece odpowiedzialność spada na Zagórskiego, ponieważ już po fakcie wroga mu prasa starała się maksymalnie wyolbrzymiać jego winy. Twierdzono nawet, że osobiście brał udział w bombardowaniu, co było oczywistą bzdurą. Pomawiano go również o to, że zastrzelił dwóch żołnierzy, odmawiających wykonania rozkazu. Warto wspomnieć, że Zagórski cieszył się niekwestionowanym autorytetem w siłach powietrznych. I nawet jeden z jego zagorzałych przeciwników przyznał po czasie, że po stronie Piłsudskiego zadeklarował się tylko jeden lotnik. Sierpnia 1927 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił areszt dla generała Zagórskiego. Do Wilna wysłano po niego kapitana Lucjana Miładowskiego.
Polecono mu, aby przejazd więźnia odbył się jak najdyskretniej. Wcześniej kapitan zarezerwował przedział w pociągu. Zagórski miał zostać eskortowany do Belwederu, gdzie zaplanowano jego spotkanie z Piłsudskim i złożenie raportu. W sobotę 6 sierpnia rano Włodzimierz oczekiwał na konwojenta w więziennej kancelarii. Nie zabrał wszystkich rzeczy, wziął natomiast maszynę do pisania i rękopisy pamiętników. Miładowski natomiast podjął z depozytu 300 zł należących do Zagórskiego. Namówił go też do założenia cywilnego ubrania zamiast munduru, aby nie wzbudzać nadmiernego zainteresowania. Kwadrans przed 20 pociąg dotarł do stolicy. Na dworcu Wileńskim w Warszawie czekał na Zagórskiego major Jan Wenda, który poinformował go, że niestety Piłsudski wyjechał do Szczypiorna na coroczny zjazd byłych legionistów. Wizyta w Belwederze nie doszła więc do skutku. Wenda poprosił go również o umówienie wizyty telefonicznie w późniejszym terminie, gdy marszałek już wróci. Zagórski odebrał depozyt pieniężny od Miładowskiego, zdecydował się także odstawić bagaż do dworcowej przechowalni. Generałowi zaproponowano podwiezienie, z czego ten skorzystał, ale gdy auto dotarło do krakowskiego przedmieścia, postanowił wysiąść. Jak później stwierdzili obydwaj oficerowie oraz kierowca, generał chciał odwiedzić pobliską łaźnię rzymską. Były to ostatnie osoby, które widziały Władysława Zagórskiego. Już następnego dnia, w niedzielny poranek, poszukiwania generała zainicjowała rodzina. Tajemnicy przejazdu nie dało się ukryć, a prasa szybko zwietrzyła sensację. Opozycyjne gazety sugerowały porwanie lub zabójstwo. Władze wojskowe rozpoczęły poszukiwania dopiero 10 sierpnia. Co ciekawe, za najbardziej prawdopodobną wersję wydarzeń uznano dezercję i w tę stronę skierowano dochodzenie prokuratury. W trakcie śledztwa nie ustrzeżono się jednak rażących błędów. Pominięto też wiele istotnych wątków. Ustalono, że jeszcze tego samego dnia odebrano złożony w dworcowej przechowalni bagaż. Nie zrobił tego Zagórski, a nieznany pracownik dworca, którego tożsamości nie poznano. Przesłuchiwano rodzinę generała, pominięto natomiast jego przyjaciółkę, dentystkę Janinę Gołębiowską. Wydawało się to o tyle dziwne, że chęć odwiedzenia kochanki mogła być pierwszym pomysłem, na jaki wpadł przetrzymywany wiele miesięcy więzień. Zagórski uchodził zresztą za kobieciarza. Dodatkowo mogła to sugerować nagła potrzeba skorzystania z łaźni. Gołębiowskiej tego dnia zresztą nie było, a generał i tak nie dotarł do jej mieszkania. Nie widział go też żaden z pracowników łaźni. Niczego szczególnego nie przyniosły też zeznania Wendy, Miładowskiego oraz kierowcy samochodu. Interesujące okazały się dopiero informacje od policjantów, którzy feralnego dnia pełnili służbę przy dworcu Wileńskim. Dwóch posterunkowych zgodnie orzekło, że przed dworcem parkował jeszcze jeden rządowy samochód. W wiśniowym Cadillacu miało siedzieć kilku oficerów oraz cywil. Samochód ruszył około 10 minut po przybyciu pociągu i niedługo po odjeździe auta, którym jechał Zagórski. Jak się okazało, tego dnia Cadillac został oddany do dyspozycji jednego z zaufanych ludzi Piłsudskiego, pułkownika Bolesława Wieniawy Długoszowskiego. Ciekawe okazały się również wieści, jakie przekazał konduktor pociągu. Jego zdaniem w trakcie podróży z Wilna Zagórskiemu towarzyszył jeszcze jeden żołnierz w stopniu majora artylerii. Natomiast na stołecznym peronie mieli na niego czekać aż trzej oficerowie i ordynans. Z kolei policjant, który tamtego dnia pełnił służbę na krakowskim przedmieściu, zaprzeczył, żeby zatrzymywał się tam jakiś samochód i ktoś z niego wysiadał. Szczególnie, że w miejscu wskazanym przez towarzyszących Włodzimierzowi Zagórskiemu wojskowych znajdował się przystanek tramwajowy i obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Słowa policjanta potwierdziła pracująca tam w sobotni wieczór kioskarka. Mimo, że nie było żadnych poważnych dowodów na dezercję, 13 sierpnia prokuratura opublikowała list gończy za potencjalnym zbiegiem. Było to o tyle dziwne, że od zniknięcia nie minęło jeszcze 7 dni, a pierwszy tydzień nieobecności kwalifikowano raczej jako samowolne oddalenie.
Tymczasem generał nie posiadał oficjalnego przydziału. Ten czas powinien być mu więc liczony dopiero od momentu, gdy nie zadzwonił do Belwederu, aby umówić się na spotkanie, czyli od 8 lub 9 sierpnia. Nic dziwnego, że list Gończy wzbudził sensację. Pożywkę miała prasa, zwłaszcza opozycyjna. Snuto najróżniejsze, często nieprawdopodobne przypuszczenia. Do prokuratury zgłaszali się ludzie, którzy twierdzili, że widzieli Zagórskiego. Podawano najdziwniejsze lokalizacje. Ktoś widział go w okolicach Gdańska, ktoś inny na plaży nad Wisłą czy w zakopiańskiej restauracji. Miał przekroczyć czechosłowacką granicę, a nawet oczekiwano go u znajomych mieszkających w Afryce. Nie byli to tylko mitomani, ale również na pozór poważni świadkowie. Przykładowo generał Marian Kukiel uważał, że zaginiony jest przetrzymywany w warszawskim forcie Legionów. Sądzono też, że jest więźniem na Westerplatte. Rybak z Jastrzębskiej Góry wyłowił ponoć butelkę z wiadomością od generała, który pisał, żeby pocałować go w nos, bo jest tam, gdzie jest. Pojawiły się również wieści od jego znajomych, a nawet członków rodziny. Kuzynka informowała, że 11 sierpnia widziała go w okolicach Rabki, gdy jechał autem z jakąś kobietą. Śledztwo nie potwierdziło żadnej z tych rewelacji. Kolejny dowód pojawił się w połowie września. Były to dwa listy wysłane z Gdańska i zaadresowane do zarządu kasyna oficerskiego 1. Pułku Lotniczego i zarządu funduszu dla wdów i sierot po poległych lotnikach. Do prokuratury przekazał je pułkownik Ludomir Rajski. Zawierały one 100 zł spłaty na poczet rat długu, który Zagórski zaciągnął jeszcze przed aresztowaniem. Były tam również krótkie listy z wyjaśnieniem, dlaczego wysłano pieniądze. Charakter pisma był podobny do pisma Włodzimierza. Jego kuzynka Iwona nie miała jednak co do tego 100% pewności. Mimo to, podobnie jak powołani grafolodzy, ostatecznie uznała, że faktycznie jest to pismo zaginionego. Ustalono, że listy napisano równocześnie i tym samym atramentem, gdzieś pomiędzy 20 sierpnia a 12 września. Interesujące, że do sprawy listów wrócono po wielu latach, już w okresie PRL-u. Biegli orzekli wówczas, że nie napisał ich Zagórski. Czy więc jego pismo zostało podrobione? Czy może sądowi grafolodzy potwierdzili autentyczność na czyjeś polecenie? Tymczasem niektóre przesłuchania nie doszły do skutku. Nie stawił się podpułkownik Aleksander Prystor, szef gabinetu generalnego inspektora sił zbrojnych. To od niego Miładowski otrzymał polecenie przywiezienia Zagórskiego z Wilna. Problematyczne okazało się także przesłuchanie pułkownika Wieniawy Długoszowskiego, który cały czas wynajdował jakieś powody, żeby nie spotkać się z sędzią śledczym. Nie pojawił się też podwładny Wieniawy, kapral Jan Bielski. To on 6 sierpnia, na polecenie przełożonego, przekazał Cadillaca nieznanemu wojskowemu. Bielski jednak gdzieś przepadł i nie udało mu się nawet wręczyć wezwania na przesłuchanie. Tymczasem sprawa tajemniczego samochodu nabrała rozgłosu. Już 11 sierpnia poinformowała o nim gazeta Poranna Warszawska, a tego samego dnia ukazały się jeszcze dwa dodatki nadzwyczajne. Pierwszy z nich skonfiskowały władze. Dzień później to samo przydarzyło się innym dziennikom, które próbowały pisać o Cadillacu. Sprzeczne informacje podawały natomiast gazety sanacyjne. Twierdzono, że auto znajduje się na ćwiczeniach brygady kawalerii lub że Wieniawa Długoszowski pojechał nim na zjazd legionistów do Kalisza, a także, że został odesłany po rzeczy marszałka do Druskiennik. Zeznania na ten temat złożył też kierowca Forda, którym z dworca jechał Zagórski. Zajeżdżając pod dworzec wileński, zauważyłem stojące auto przed schodkami od strony pociągów odchodzących. Było to auto numer ewidencyjny 24, mające wówczas numer 12518, zmieniający się co 3 dni. Przy kierownicy siedział kapitan. Twarzy ani gatunku broni nie zauważyłem, tylko widziałem na naramiennikach 3 gwiazdki. Firanki były spuszczone, więc nie widziałem, czy wewnątrz ktoś siedział.
Pomocnika szofera nie było. Rano 6 sierpnia na skutek czyjegoś telefonicznego zarządzenia przygotowywano to auto dla pułkownika Długoszowskiego do wyjazdu na manewry. Nie wiem, po kogo ono wyjeżdżało na dworzec. Nie wiem, czy na dworcu ktoś wsiadł do niego. A gdy dojeżdżałem do mostu Kierbedzia, minęło mnie to auto na ulicy Zygmuntowskiej, tuż przed mostem, jadąc od dworca. Za mostem auta tego już nie widziałem. Pojazd zapamiętał też starszy posterunkowy, Józef Rudziński, stwierdzając, że auto miało wojskową tablicę rejestracyjną, a kierowcą był kapitan piechoty. Jego zdaniem w Cadillacu było ponadto dwóch innych oficerów i cywil w palcie i meloniku. Co ciekawe, tamtego dnia Wieniawa Długoszowski otrzymał do dyspozycji dwa Cadillaki. Jednym z nich faktycznie pojechał na zjazd legionistów, drugi jednak pozostał w stolicy. Do żadnego z nich nie przydzielono kierowcy, co było raczej rzadkością. Wspomniany samochód o numerze 24 dostarczono do koszar 1. Pułku Szwoleżerów 6 sierpnia około godziny 11. Stamtąd odebrał go kapral Jan Bielski i przekazał, korzystając z załączonego biletu wizytowego pułkownika Długoszowskiego, nieznanemu kapitanowi. Pułkownik wcześniej uprzedził go o tym telefonicznie. Pojazd wrócił 13 sierpnia ze wskazaniem 365 km na liczniku. Wieniawa miał dobre alibi, ponieważ drugim Cadillaciem faktycznie udał się na zjazd. Jednak samo zainteresowanie śledczych samochodami wzbudziło niepokój w obozie piłsudczykowskim. Wielokrotnie w tamtym czasie dzwoniono również do przebywającego w Druskiennikach marszałka. I raczej nie chodziło o błahostki, ponieważ Piłsudski nie znosił rozmów przez telefon i przerywania wypoczynku. Dwunastego września zeznania złożył major Wenda. Dnia 4 sierpnia 1927 roku na prośbę pułkownika Wieniawy Długoszowskiego przeznaczyłem dla niego do wyjazdu na ćwiczenia stare auto kryte Cadillac numer 24. W tym celu wydałem pisemne polecenie komendantowi garażu, obecnie mi tu okazane, a ze względu na to, że w kolumnie belwederskiej mało jest szoferów, kazałem je dać bez szofera. A to tym bardziej, że pułkownik Wieniawa mówił, że ma u siebie szofera. Dnia 6 sierpnia, myśląc, że auto jest na poligonie, na prośbę pułkownika Wieniawy Długoszowskiego dałem mu drugie auto kryte, także Cadillac, używane przez pana marszałka. I tym drugim autem jechał wraz z pułkownikiem Wieniawą świętej pamięci szofer Malinowski. Trzynastego września przesłuchano porucznika Emila Wakwerta, który odstawił Cadillaca numer 24 do garażu Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych. Nie udało się jednak ustalić, co robił 6 sierpnia. Mimo że jego niejasne zeznania pozostawiały sporo do życzenia, śledczy odpuścili. Szybko też zaczęto odgórnie wpływać na dochodzenia. Prowadzącego sprawę majora Mazurkiewicza przeniesiono do Brześcia, na stanowisko podprokuratora. Samo śledztwo zostało zawieszone z końcem miesiąca. Sprawy nie dało się jednak tak łatwo wyciszyć. Interweniowała opozycja, głównie posłowie Związku Ludowo-Narodowego, zrzeszającego polityków prawicowych, w tym niechętną środowisku sanacyjnemu, Endecję. Po przewrocie majowym jakiekolwiek istotniejsze działania w sprawie były skazane na niepowodzenie. Nowa władza skutecznie je torpedowała. Mimo to w czerwcu 1928 roku były marszałek Senatu Wojciech Trąbczyński wezwał jeszcze nowy rząd do wyjaśnienia zaginięcia Zagórskiego. W dość odważnym przemówieniu zwracał uwagę na zaniedbania w śledztwie. Minister Sprawiedliwości Aleksander Mejsztowicz odparł, że śledztwo nie tyle zostało umorzone, ile zawieszone i że nie ma dowodów zabójstwa ani zwłok. Nikt więc też nie mógł być podejrzany o morderstwo. W taki sposób również tłumaczono dalszą konfiskatę prasy, która w kolejnych latach uderzała w te tony.
Jednak zaginięcie jeszcze przez długi czas wzbudzało społeczne zainteresowanie. Zyskiwał na tym nakład dzienników opozycyjnych. Niektórzy dziennikarze prowadzili nawet śledztwo na własną rękę. Pojawiły się pogłoski, że Zagórski się gdzieś ukrywa, ale nie brakowało i plotek o morderstwie. Generał miał zostać wyrzucony z Cadillaca w połowie drogi z Warszawy do Rembertowa. Jeszcze inne plotki mówiły o tym, że zastrzelono go w lokalu, a morderstwa dokonał Wieniawa Długoszowski i kapitan Władysław Kowalewski. Zabójcą miał być też Józef Beck, który strzelił, gdy Zagórski obraził Piłsudskiego w Belwederze. Sugerowano również, że dokonał tego pułkownik Walery Sławek, jeden z najbliższych powierników marszałka. Tę hipotezę szczególnie promował dziennik Rzeczpospolita. Kolportowano też ulotkę zatytułowaną Prawda o generale Zagórskim. Jej nakład wynosił aż 10 tysięcy egzemplarzy. Anonimowy autor próbował powiązać różne wątki i osoby. Jak twierdził, po porwaniu zażądano od Zagórskiego oddania dokumentów kompromitujących Piłsudskiego, oferując w zamian paszport i sporą kwotę pieniędzy. Gdy generał na to nie przystał, poddano go torturom, następnie zaś przewieziono do Fortu Legionów i zamordowano. Obciążone kamieniami ciało wrzucono następnie do Wisły. Niewątpliwie Włodzimierz mógł mieć jakieś kompromitujące materiały na Piłsudskiego i jego środowisko. I wydaje się dość prawdopodobne, że jego zniknięcie, a może i śmierć, były im na rękę. Czy polecenie ewentualnego morderstwa wyszło od samego komendanta, czy też któregoś z jego ludzi? To prawdopodobnie jak los generała Zagórskiego najpewniej nie zostanie już wyjaśnione. Przez kolejne dziesięciolecia próbowano szukać odpowiedzi na pytanie, co wydarzyło się owego feralnego sierpniowego dnia 1927 roku. W PRL-u interesowano się sprawą głównie dlatego, że mogła ona naświetlić niecne postępki znienawidzonej sanacji. Z kolei w III RP Józef Piłsudski wyrósł do rangi symbolu polskiej niepodległości, stając się człowiekiem-ikoną. Patrząc jednak obiektywnie na postać marszałka, trzeba stwierdzić, że był to człowiek o trudnym charakterze i niepozbawiony wad, a także niejasnej przeszłości, której tajemnice mogło znać kilka osób, w tym Zagórski. I nawet jeśli nie był bezpośrednio odpowiedzialny za jego zniknięcie, to nie zależało mu na rzetelnym śledztwie, które mogłoby ujawnić te skrywane sekrety. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci Historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.